Na dworze jest praktycznie szaro. Kilka minut i będzie zupełnie ciemno. Wielki dębowy hol. Tutaj chyba są jakieś drzwi. Nie, przekłada mi się tak. Witajcie na kolejnej eksploracji. Tym razem chciałbym wam pokazać piękny pałac, który był kiedyś sierocińcem, a później szkołą dla pielęgniarek. Budynek został wybudowany 206 lat temu i od tamtej pory miał kilku właścicieli i był stale rozbudowywany i powiększany. Na przykład w 1919 roku jeden z właścicieli dodał w budynku wielkie neogregoriańskie dębowe panele na ściany. W 1958 roku koszt remontu sierocińca przekroczył jego budżet i w budynku została już tylko szkoła pielęgniarek, która funkcjonowała aż do 1990 roku. Przez prawie 10 lat budynek stał opuszczony i pod koniec lat 90. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że otworzy tam klinikę dla pedofilii i przestępców seksualnych, ale propozycja ta spotkała się z oburzeniem lokalnej ludności. Protesty trwały aż do 2002 roku i od tamtej pory budynek stoi opuszczony. Miejsce to eksplorowałem sam, ale szczerze wam powiem, że cały czas miałem to dziwne uczucie, jakby ktoś tam ze mną był. Nie natknąłem się na żadne informacje mówiące o tym, że budynek jest nawiedzony, ale uwierzcie mi, przez cały czas czułem, tak jakbym nie był tam sam. Siemanko, witajcie na kolejnej eksploracji. Tym razem zapraszam was na eksplorację opuszczonego, pięknego pałacu, który został wybudowany w 1814 roku, czyli kupę lat temu, naprawdę dawno, dawno temu. Przez dłuższy okres czasu był tutaj sierociniec. Później w czasie II wojny światowej dzieci z tego sierocińca zostały wywiezione do Nowego Jorku na czas wojny. I w tym czasie, kiedy one zostały wywiezione do Nowego Jorku, w tym sierocińcu powstała szkoła dla pielęgniarek, które się szkoliły do pobliskich szpitali. Budynek jest naprawdę ogromny. Na dworzu praktycznie się robi już ciemno. Przyjechałem tu trochę szybciej, ale spotkałem jeszcze jedną grupę eksploratorów w środku. No i nie chciałem im zbytnio przeszkadzać, także poczekałem na swoją kolej. Właśnie oni przed chwilą stąd wyszli. Także w budynku będziemy, mam nadzieję, sami. Jak możecie zauważyć, dookoła budynku są kamery i czujki ruchu, ale z tego co słyszałem, są one nieaktywne, mam nadzieję, że są nieaktywne. Jak na razie jestem tu jakieś już 2 godzinki, ale do tej pory nie przyjechał jeszcze nikt z ochrony ani z policji. Także wydaje mi się, że rzeczywiście one są nieaktywne. Mam nadzieję, że będziecie coś widzieć. Także jak możecie zobaczyć, budynek praktycznie już się sypie i trzeba też uważać, gdzie się staje, bo niektóre miejsca już są takie, że można spaść na dół do piwnicy. Nie jest to jakaś duża wysokość, ale no ale upadek na pewno byłby bolesny. Fajne lustro oczywiście już stuczone. Także zaczniemy może od tej strony i wtedy skierujemy się na drugą stronę. Także jak sami widzicie, budynek jest już w stanie opłakanym, ale jest naprawdę przepięknie wykonany. Jest to kawał naprawdę porządnej historii. Nie wspominając już o tych drewnianych zdobieniach, które praktycznie ciągną się przez cały ten budynek i są prawie w każdym pomieszczeniu. Tutaj kiedyś zapewne wisiał żerandol. Został już oczywiście skradziony. Tutaj kiedyś był kominek, ale jest już zabity dechą. Tu lustro, dziwo, jeszcze nie stuczone. Dobra, chodźmy dalej.
Dobra, to tu było to wejście. Chodźmy w tą stronę. Jest dużo takich mniejszych pomieszczeń, można powiedzieć, że gospodarczych pomieszczeń, które są, no, nie są tak stare, jak te oryginalne pomieszczenia, które ciągną się przez ten cały budynek. O, właśnie o tym wam mówiłem. Także trzeba uważać, gdzie się staje. Łazienki. Na zewnątrz to wygląda tak. Jest miejsce naprawdę dość spore. No i ta sala to jest po prostu, powiem wam, mistrzostwo świata. Z tym razem dachem takim przeszklonym. No jest już w stanie naprawdę już, no jest w stanie już rozsypki. Nie ma co ukrywać. Jak na chwilę przestaniecie, to można słyszeć bardzo dokładnie wodę, która zalewa to miejsce. I właśnie, o, jak widzicie tutaj, właśnie przez tą wodę miejsce wygląda, jak wygląda. Ale szczerze wam powiem, że nawet teraz, kiedy już te deski i te wszystkie drewniane miejsca, jeszcze numerki zostały, właśnie to robi swoją naprawdę piękną robotę tego miejsca. Właśnie te drewniane, podejrzewam, że dębowe ozdobienia. Tu na dole były szafki, kaloryfery. No także wygląda to naprawdę pięknie. Mam tylko nadzieję, że nikt mnie tutaj nie odwiedzi, jak już będzie ciemno na dworzu, bo jestem teraz zupełnie sam. Tutaj był piękny, wielki kominek na samym środku. Jeszcze coś tam z niego zostało. Piękne, wielkie, drewniane drzwi, za którymi kryje się kolejny ogromny pokój, który też już właśnie jest w takim stanie, jakim jest, ale to jest wszystko i wyłącznie działanie natury. Woda robi swoje, wilgoć robi swoje. No i tak to właśnie wygląda. Szkoda, to jest trochę przykre, bo miejsce jest naprawdę, powiedziałbym, piękne może już nie jest, ale jest naprawdę oryginalne. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest klatka schodowa. Z tego co pamiętam, chyba są trzy piętra do góry. Zaraz tam pójdziemy. No i tu, jak możecie zobaczyć, winda. Pozostałości windy, która stoi w piwnicy jak na razie. Zaraz tam pójdziemy zobaczyć. Dobra, tu wchodziliśmy przez te drzwi. Tutaj z tej strony wyglądałem. Okej. Także zobaczcie, sufit, farba, ten cały tynk ze sufitu, praktycznie wszystko już odpada. I kolejny pokój. Kolejny ogromny pokój ze stłuczonym lustrem na środku. No i właśnie podłoga w stanie rozsypki, już rozkładu, można powiedzieć. Tam na dole jest piwnica, jeszcze tam nie byłem, nie wiem, czy uda nam się tam zejść. Także możecie zobaczyć, że woda robi swoje i niszczy te piękne zdobienia, które są na suficie. Naprawdę piękne zdobienia. Piękne miejsce. Naprawdę jest taka wielka szkoda, że to miejsce, no, kończy niestety. Kończy w taki to właśnie sposób. I tutaj główny hol. Przepiękny, wielki, dębowy hol. Tutaj chyba są jakieś drzwi. Nie przykłada mi się tak. No i kolejne wielkie pomieszczenie, które też już się zapada. Tam jeszcze jakieś stare gaśnice. Piękny sufit. No i rozsypka. Jedna wielka rozsypka, ale to wszystko i wyłącznie woda. Wilgoć robi swoje. Piękne, drewniane, wielkie, grube drzwi, dębowe drzwi. Wszędzie piękne zdobienia. Powiem, że miejsce jest naprawdę prześliczne. Ciekawe, dlaczego budynku ci psa drzwiami? Piękny komin wyłożony jakimś kamieniem. No nie wiem, strzelałbym, nie znam się na tym, ale strzelałbym, że to jest marmur. Marmur,
resztki komina. Słuchajcie, no miejsce jest przepiękne, jest po prostu prześliczne i te schody to w ogóle powalają na kolana. Zobaczcie, jakie są piękne zdobienia na suficie. To wygląda jakby jakieś były, nie wiem, kwiaty? Jakieś kwiaty. To jest tyle roboty włożone w to miejsce, słuchajcie. Tyle rękodzieła, że to po prostu opadają ręce, że to jest pozostawione w takim stanie. Tutaj kolejny komin też ma włożony marmurem. Przepiękny komin. Sklepienie. Wszędzie cały czas można słychać tą kapiącą wodę, która niestety... To też fajnie wygląda. Tutaj podejrzewam, że było wyjście do tyłu na ogród. Do ogrodu. No. Naprawdę miejsce jest przepiękne. Teraz będzie zupełnie ciemno na dworzu, także nie wiem, czy uda mi się wszystko obejść. Ale chciałbym wam pokazać chociaż te najważniejsze i najfajniejsze miejsca tutaj. Bo na dworzu jest praktycznie szaro. Kilka minut i będzie zupełnie ciemno. Ale dobra, chodźmy tymi schodami do góry. Schody, powiem wam, że wyglądają dość stabilnie. I też jak się po nich, zobaczcie. Na tych schodach jest wyłożona taka jakby wykładzina. Jak się staje, to można czuć, jak ta woda, ta wilgoć. Zobaczcie, wszędzie pleśnie. Wszędzie pleśnie wychodzi spod tego dywanu. No ale ta miejscówka, powiem wam, że jest po prostu przepiękna. Ta klatka schodowa, wykonana z tego drewna, po prostu naprawdę robi robotę. Robi wrażenie. Tutaj nie ma okna. Jest taki balkonik. Coś tu jest przykryte. Nie wiem, czy to nie jest przykryte tak. To jest przykryty ten daszek, który widzieliście przed chwilą na dole. Z tymi szybkami. Zobaczcie, ile tu jest roboty włożone. Jest wszystko wykonane ręcznie. Te ozdóbki, które wiszą dookoła. To jest coś pięknego. Tutaj zapewne jeszcze kiedyś wisiał jakiś fajny, pewnie wielki żerando. Jak na razie z niego został tylko kabel, nic więcej. Widzicie? Kwiatki, jakieś różyczki. Wszystko ręcznie rzeźbione. Coś pięknego. Zawalona podłoga. Zapewne toaleta. Tak, zniszczona toaleta. Wow, to było niezłe. Przed chwilą przeciąg tak trzasnął drzwiami, że aż mi się zrobiło ciepło. Szczerze wam powiem. Patrzcie tu, jaka wilgoć. Ogromna wilgoć. W tym miejscu. Pełno pomieszczeń. Wszędzie pełno wilgoci. Kamery, które ponoć nie działają. To się okaże za jakiś czas, czy nie działają. Kolejne pomieszczenie. Przymknę te drzwi, bo jak one stwierdzą, żeby się zamknąć z powrotem, to pewnie dostanę zawału. Mam jakaś łazienka stara. Prysznic. Podłoga się już trochę rozpada. I ten specyficzny zapach tej wilgoci.
dziura. Zobaczcie tu. Wilgoć po prostu niszczy to miejsce. Podejrzewam, że kilka lat i to ten budynek się całkowicie zawali. Kominek też wyłożony marmurem. Znaczy się tak mi się wydaje, że to jest marmur. Nie znam się na tym. Ustawiałbym, że to jest marmur. Marmur. Chyba. Słuchajcie, na dworze jest już całkowicie ciemno. I szczerze wam powiem, że miejsce zaczyna pobudzać moją wyobraźnię. Zobaczcie, to jest ta klatka schodowa. Byliśmy tam wcześniej na dole, co wam pokazywałem tą windę. Zaraz tam zejdziemy. Tam byłem wcześniej u góry, tam praktycznie no, nic ciekawego nie ma. Tam jest takie małe pomieszczenie z jakimiś rurami na samej górze. Dobra, także dobra, czekajcie, żebym się teraz tu nie zgubił. Stamtąd przyszliśmy, dobra, możemy zejść tędy. Także jak widzicie, no miejsce jest naprawdę ogromne. Tam jest jakiś strasznie wielki komin. Teraz pójdziemy zobaczyć, skąd ten komin tam wystaje. Dobra, tu jest pierwsze piętro, na którym byliśmy wcześniej. Pójdziemy zobaczyć piętro niżej. I są te schody na dół. Tutaj powinny być. Czyli to by była piwnica. Właśnie tak. No i w piwnicy. W piwnicy jest chyba najwięcej takich zdemolowanych pokoi. Nie wiem dlaczego. Widzicie? To jest właśnie ta winda, o której ja wam mówiłem. Winda sobie stoi tutaj. Nie będę do niej wchodził, bo tam pod nią jeszcze... Widzę, że jakaś jest szpara. Nie chciałbym, żeby ona spadła na dół. Przeze mnie. Winda wyprodukowana w Londynie, ale w którym roku? To wam nie powiem, bo nie widzę. Ale zrobiłem wcześniej zdjęcie. Zdjęcie tej plakietki z bliska. To w domu usiądę i rozszyfruję. Także jak tu widzicie, pełno zdemolowanych pomieszczeń. Także no, wszędzie jest pełno tych izolacji, które są owinięte kable, takich grubych izolacji piankowych. Także tutaj piwnice z oknami. Nie wiem dlaczego były w piwnicach robione okna. No i tutaj jak sami widzicie, no jest już stopień wilgoci, że tak powiem stopień pro. Piwnica, podłoga, tam przed chwilą byliśmy u góry. Podłoga, która praktycznie wisi na jednym włosku, dlatego się stąd zawijam. Przez tą wilgoć, która jest w powietrzu, praktycznie mam już katar. Stąd przyszliśmy. Okej, dobra, to jest wejście na zewnątrz. I ten komin. Ten komin był tutaj. Okej, no czyli tutaj była, jak sami widzicie, jeszcze wszystko zostało. Tutaj była boiler number one. Czyli tutaj była pewnie jakaś, nie wiem, jak to się nazywa. Zobacz, jeszcze jakiś stary numerek został. 26. Czyli to jest od gazu. Tak? Żółta rura od gazu. Czyli tu wszystko jeszcze zostało. Całe te panele. Zobaczcie, kable w środku, bezpieczniki, wszystko jeszcze jest. Dobra, przemkniemy to na chwilę. Nie wiem, czy da się to zamknąć, pewnie nie. Dobra, tam już nic nie ma. Będziemy zobaczyć jeszcze tu. Okej. Jakaś drabina.
się kończy. Czyli pewnie z tego balkoniku było można sprawdzać odczyty na tych wielkich zbiornikach. Nie wiem od czego, pewnie od wody. Ale ręki sobie nie dam uciąć. Okej. Okay. Jeszcze pamiętam, jak się stąd wychodziło, którędy. To jest wyjście na zewnątrz. To jest wyjście na zewnątrz. Czyli tu powinno być... Nie? Tutaj? No dobra, zgubiłem się, okej. Okay. Ile stąd trzeba? No właśnie. Powiem szczerze, że te drzwi, które trzaskałem tam gdzieś u góry, tak potrafią pobudzić wyobraźnię, że to jest głowa mała. No nie wierzę, które to drzwi tak trzaskają. Aż mam gęsią skórkę. Okej, tu jest ta klatka schodowa. Wspaniała klatka schodowa, nie zapomnijmy dodać. A się zmachają na tych schodach? Dobra, chodźcie, to zobaczymy, co jest. Okej. Okay. Klatka schodowa, kolejna. Która idzie do tej wielkiej, drewnianej klatki schodowej. Wszystko zniszczone. Nie dość, że to się samo rozpada, to jeszcze ludzie pomagają to niszczyć. Patrzcie, przez chwilę myślałem, że te lampy się palą. A tu się tylko odbija moja latarka. Chodźcie zobaczyć. Chodźmy zobaczyć tam. Łazienka. Stadnia rozkładu. Wiecie co najlepsze jest to, że w tych wszystkich drzwiach są te siłowniki jeszcze. I one naprawdę jeszcze świetnie działają. Dobra, chodźcie, zejdziemy sobie tą główną klatką schodową. Miejscówka jest naprawdę przepiękna, powiem wam. A, zapomniałem wam powiedzieć, że już kiedyś tutaj byłem. Jakieś pół roku temu, ale nie udało mi się wejść do środka. No i dzisiaj przyjechałem po raz drugi. I spotkałem jeszcze jedną ekipę, to już wam wcześniej mówiłem. Także jeżeli to oglądacie, pozdrawiam was serdecznie, gorąco. I mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć!